No dzisiaj posadziliśmy ponad 30 arów lasu, w zasadzie go odnowiliśmy. Akcja przebiegła sprawnie, było bardzo dużo ludzi, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Te drzewka, które były sadzone z bryłką, czyli takie, które już na starcie mają lepszą kondycję, dlatego, bo mają własną bryłkę ziemi, mają tam minerały, które są potrzebne do wzrostu, mają też wilgoć, więc te drzewka mogą być sadzone właśnie też na takich akcjach, bo przecież nie każdy sadzący jest w pełni profesjonalistą, chociaż jak widziałem, wiele osób niesamowicie się przykładało do sadzenia, żeby to było posadzone prosto, żeby było ładnie udeptane, porządnie, żeby nie jakoś byle jaki. To bardzo cieszy, że ludzie podchodzą do tego drzewka bardzo emocjonalnie, tego małego drzewka, które dopiero zacznie rosnąć, a już jest dla nich ważne. Dzisiaj posadziliśmy świerka, no oczywiście na dwóch powierzchniach sadziliśmy, posadziliśmy buka, 1/3 wszystkich drzewek to był buk, ale również posadziliśmy lipę, która ma wartości biocenotyczne, no przecież też chodzi nam o pszczoły, zapraszamy pszczoły do lasu, nie po to, żeby one tylko żądliły, chcemy, żeby pszczoły wróciły do swojego środowiska, ale są tutaj potrzebne drzewa, które je przyciągną. Posadziliśmy również jabłonki, też mają one ten walor biocenotyczny. Przecież jabłka, które spadną, no jeżeli my nie zjemy, turyści nie zjedzą, to te jabłka jak spadną, zostaną zjedzone przez dzikie zwierzęta. Będą zatem dla nich też pożywieniem i dzik, który naje się jabłek albo jakiś inny zwierz, który naje się owoców w lesie, nie będzie musiał wychodzić na pola do rolnika, bo już nie będzie czuł takiej potrzeby. To wszystko jest ważne, żeby ten cały ekosystem wzajemnie się zapinał, dlatego trudno mówić o wybiórczo o jakimś małym wycinku z funkcjonowania przyrody i są tacy, którzy mówią tylko o jednym małym wycineczku i on jest najważniejszy. I częstokroć to jest tak zwana półprawda, bo przyroda rządzi się kompleksowo. Wszystkie elementy są ważne, wzajemnie się zazębiając, zachodząc za siebie, tworzą jedną spójną całość. I dlatego między innymi leśników kształci się 10 lat. Leśnik musi 10 lat chodzić do szkoły, żeby wiedzieć tak naprawdę, w jaki sposób las funkcjonuje i w jaki sposób gospodarzyć w tym lesie, żeby był oczywiście materiał na podłogi, krzesła, stoły, kredki, papier. To wszystko jest przecież dla nas ważne. No nie zastąpimy tego plastikiem, bo już był taki pomysł, żeby wszystko zastąpić plastikiem. Dzisiaj widzimy katastrofę ekologiczną wywołaną właśnie wprowadzeniem plastiku w każdą przestrzeń naszego życia. Dlatego musimy wrócić do natury, musimy wrócić do drewna, korzystać z przyrody, ale rozsądnie i mądrze. Dlatego chcemy, żeby ten las był trwały, dlatego zmieniamy składy gatunkowe na odporne, ewentualne przyszłe klęski przyrody, no, bo wichury, susze to są też przecież klęski przyrodnicze, pogodowe. To wiąże się też przecież ze zmianą klimatu, którą obserwujemy na co dzień, prawda? To jest ważne, żebyśmy my przygotowali las dla młodych pokoleń, żeby nasze dzieci, nasze wnuki mogły przyjść do lasu, pójść do lasu, żebyśmy my zostawili ten las, który dzisiaj mamy, w jeszcze lepszej kondycji, ale żeby ten las również mógł im służyć, bo to, że my mamy podłogę drewnianą i w kuchni meble drewniane, to wcale nie znaczy, że nasze dzieci nie chciałyby też mieć drewnianej podłogi i żeby nasze wnuki nie mogły mieć kredek, no bo przecież jakby to życie wyglądało. Jest drewno nam potrzebne na co dzień, przyroda, świeże powietrze, środowisko czyste. To jest coś, co jest naszym wyzwaniem i potrzebą dnia dzisiejszego. No dzisiaj cieszymy się, że tyle ludzi przyszło, posadziliśmy nowy las. Jak ocenia pan tą dzisiejszą akcję? Rewelacyjnie. Podziwiam pracę leśników, bo po 50 nasadzeniu 50 drzewek muszę się zasilić wodą. To nie jest łatwa praca.
Ale właśnie to, co mówiłem tutaj przed rozpoczęciem tej akcji, no nie chcielibyśmy, żeby lasy były postrzegane jako ci, którzy wycinają i na dodatek w rabunkowy sposób wycinają drzewa. Nie, tak nie jest. 500 000 000 nasadzeń rocznie to jest poziom, który pozwala nam więcej sadzić niż wycinać. A więc za kilkanaście lat, za kilkadziesiąt lat ten poziom ma być ponad 30% zalesienia kraju. I tak będzie. Nasi leśniczowie są znakomici, dobrze zorganizowani, mają znakomite służby i wierzymy, że tak będzie i że racjonalna gospodarka leśna jest naprawdę wzorcowa. Wzorcowa dla innych krajów Europy. Czy Urząd Wojewódzki wspiera takie działania? Jak najbardziej. Jak najbardziej wszystkim, co możemy. Łącznie z robocizną, którą wojewoda od siebie daje. Bardzo się cieszę, że zalesiamy Polskę. Celem jest 30% zalesienia całej Polski. Bardzo szlachetna akcja, zapoczątkowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. 5 maja wszyscy sadzimy las w Polsce. Też chciałem podziękować za pośrednictwem telewizji wszystkim pracownikom Nadleśnictwa Jugu, wszystkim pracownikom Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, że dbają o te nasze lasy, które będą służyć nie już nam, bo las rośnie powoli, ale naszym dzieciom, naszym wnukom, z czego bardzo się cieszę, że mogę też swoją małą cegiełkę dołożyć do tego wspaniałego projektu. Ile tych drzew dzisiaj pan poseł posadził? Dzisiaj na ten moment mam około kilkudziesięciu drzew już posadzonych, ale to jest dopiero początek. Rozkręcam się, myślę, że koło setki uda się posadzić. Co sadzicie? Sadzimy buki i to nie jest niespodzianka. Sadzimy świerki, ale największą dla mnie niespodzianką jest to, że dzisiaj też sadzimy jabłonki. Drodzy Państwo, w lesie sadzi się również jabłonki, pomagają w zapylaniu. Jest to bardzo dobre drzewo dla pszczół. Dla mnie ogromna niespodzianka. Zawsze w każdym wieku można się czegoś nauczyć. Cieszę się, że na terenie mojej gminy zorganizowano tak wspaniałą akcję jak sadzenie lasów. Dziękuję Nadleśnictwu Jugów, która się włączyła w akcję ogólnopolską. No na pewno ważne jest to, że na terenie naszej gminy mocno lasy państwowe działają, podkreślają swoją działalność, pokazują i edukują młodzież. My dzisiaj tutaj swoją pracą również pokazujemy wszystkim, że nasze lasy wcale nie giną, nasze lasy rosną nadal, będą rosły. Za chwilę sadzonki wsadzone przez nas, może nie za chwilę, sadzonki wyrosną i kiedyś będą stanowiły piękne zielone płuca gminy Nowa Ruda i całej Polski. Ile tych drzewek pani dzisiaj nasadziła? No ja ten koszyczek nie liczyłam, ale mocno się zsapałam przy tym. Myślę, że tam było około 30-40 sadzonek.